Jezus Maria, one będą miały jeszcze większe daddy issues do niego. Tak mnie irytuje to mówienie szef, a nie szefie. Zaczynamy oglądanie i mam nadzieję, że zaraz zrobi się was tutaj więcej, żeby potem nie było nadganiania. Bo zaczynamy oglądanie pierwszego odcinka, pierwszego sezonu Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia. Nigdy tego nie widziałem, nie mam bladego pojęcia, czego się spodziewać. Może być tak, że będzie... Może być tak, że dojedzie do oczekiwań, a nie ukrywam, oczekiwania są wysoko. Chyba jest wysoko, nie? Dlatego głównie są wysoko, że narobiliście strasznego hype'u. Dotrzeć do tego pierwszego sezonu jest mega ciężko i nie udałoby mi się to, gdyby nie X-Voir, któremu mega tutaj dziękuję. Gadałem z nim na ostatnim streamie, śmialiście się, że gadam, jakbym zamawiał coś nielegalnego i poprosił mnie też tutaj, zapisałem sobie, żeby wymienić lewuska X44, który pomógł mu zgromadzić bibliotekę tego, a ja idę odebrać żarcie. Po ogromnym sukcesie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i 12 innych krajach. To w ogóle wyszło dekadę temu, ciekawostka. Pierwszy sezon wyszedł w 2014 w Polsce. Więc robicie myśleć, no nie? Na całym świecie. Po raz pierwszy w Polsce. Program, który stał się prawdziwą legendą. Dzisiaj po raz pierwszy otworzą się drzwi piekielnej kuchni. Do roboty. Stanowiska. Starszy! Do roboty! Tym winem. Zamknij się. Potrzebuję trzeci talerz. Zaczynam tracić cierpliwość. Trzeba Mara czeka. Jak długo? Widzisz, co tu się dzieje? Nie jestem k***a ślepy, wiesz? Jesteście w czarnej dziupie. Twoi koledzy chłopali normalnie, że strzelają sobie w kolano, ba, głowę. Bagno. Ty ja spalisz się. Mam dość, denerwujesz mnie, wynocha do domu. Już, wynoś się, spadaj stąd. Pana Maro to jest taki odpalony człowiek. Bo mi się kojarzy, że jego restauracje to te, które mają jakąś tam gwiazdkę Michelin, czy tam miały. Uznany kucharz, taki kulturalny gość, tak sobie go wyobrażam. Tak? Ma w sobie dwa wilki może. Mówię do ciebie, już wynocha, dziękuję. Zwolń stąd. Trzy pieprzone dania tylko chcemy. Jest zamówienie, proszę cię, jedz. To już nie wytrzymam. Chodź, pomogę ci. Dziękuję, szef. Z tej kuchni nie wyjdzie już dzisiaj nic. 14 uczestników przez 10 tygodni prowadzić będzie ekskluzywną i w pełni profesjonalną restaurację w Warszawie. Do dyspozycji będą mieli dwie kuchnie, czerwoną oraz niebieską. Dania wydawane przez naszych uczestników oceniane będą przez gości restauracji, ale przede wszystkim przez niego, szefa Wojciecha Modesta Amaro, jedynego w Polsce zdobywcę prestiżowej gwiazdki Michelin. W wieku 21 lat Modesta Amaro rzucił studia i wyjechał do Londynu, by oddać się temu, co kocha najbardziej – gotowaniu. Początki nie były łatwe. Pamiętam moją pierwszą pracę. 8 miesięcy bez... Ej, ale to są jacyś kucharze, tak? Niedługo cieszyli się. Nie. To są ludzie, którzy już się zajmują zawodowo gotowaniem, a nie jakieś osoby, które są po prostu z castingu i chcą się pobawić, tak? Oni już wiedzą coś na wejście. Tak, nie wszyscy, okej. Okay. Dnia wolnego. 7 dni w tygodniu, po 12 godzin dziennie. Poświęcenie opłaciło się i Modest Amaro pracował między innymi u Gordona Ramsaya. Wrócił do Polski i otworzył Atelier Amaro, jedyną polską restaurację, która zdobyła prestiżową gwiazdkę Michelin. Bycie kucharzem to zaszczyt. Ludzie obdarzają nas zaufaniem i my musimy temu zaufaniu sprostać. Dziś gotuje dla najsławniejszych. Dosłownie chyba na miejscu Atelier Amaro właśnie jest obecnie Nuta, która też ma gwiazdkę Michelin. Oni mówią Michelin, a ja będę mówił Michelin, bo jestem Polak, myślę po polsku, więc widzę tam SZ. Mówią oni w mediach w kraju no. I za granicą. Atelier Amaro. Wojciech Amaro. That's amazing. To jaka zajebista fura. A jego Atelier Amaro jest najbardziej znaną w świecie polską restauracją. Po latach poświęceń osiągnął sukces, ale nie zmieniło się jedno. Perfekcja, której wymaga od siebie i od swoich kucharzy. Nie akceptuję półśrodków. Najważniejszy jest gość i jego zadowolenie. Gwiazdkę Michelin dostałem za ciężką pracę, lata wyrzeczeń, pasję, zaangażowanie, szacunek do polskich produktów. I tego będę wymagał od uczestników programu. Uczestnicy będą przygotowywać dania z karty skomponowanej osobiście przez szefa Modesta Amaro. Te wyjątkowe potrawy to połączenie nauki z naturą i odkrywanie zapomnianych składników. Autorska wersja kuchni polskiej. Kto z nich wygra 100 tysięcy złotych i pracę w renomowanej restauracji szefa Wojciecha Modesta? Ciekawostka, ten gościu wyjątkowo przyjął nazwisko po swojej żonie. No można to robić, tylko to jest rzadkie w Polsce. A on też ma imię przecież jakieś Wojtek czy coś. Modest Amaro.
Wojciech, no. Wojciech Modest Amaro z domu Basiura. Otwieramy pierwszą polską edycję Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia. Dobra, która to jest minuta? To jest 3 minuty 52 sekundy. Cały czas czuję się, jakbym oglądał intro. Zaczynamy już. I tak nie zapamiętam imion. Zgłoszenia do pierwszej polskiej edycji Hell's Kitchen Piekielna Kuchnia wysłała rekordowa liczba ponad 1000 osób. Ostatecznie zaproszenie do Warszawy otrzymało 14 najlepszych. Są to amatorzy i zawodowi kucharze. Czas, żeby po raz pierwszy zobaczyli restaurację, w której będą... Ej, stop, 1000 w skali całego kraju to nie jest jakoś mega dużo. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. To jest rekordowa, być może w tym programie, no nie? Tylko, że to jest pierwszy sezon. Dopracować. No właśnie, też się zastanawiam, do czego porównują ten rekord. Czułem się po prostu jak w szkole czarnoksięstwa i magii kulinarnej. Mam 34 lata, z zawodu jestem fryzjerem wizażystą. Okej, czyli to będą dosłownie amatorzy tacy, albo domorośli kucharze, a to fajnie. No bo jak to byliby ludzie, którzy za dużo wiedzą, to by było tak... Kocham gotować, co widać po mnie, ale nie jestem sam w tym programie, kto ma wielkie gabaryty. Jak będzie zdrówka nagroda od kilogramów, ile ważysz, tyle wygrywasz, to mam nagrodę. Pracuję jako modelka. Tylko trochę większa. O kurde. Do programu miasta. Już się bałem przez chwilę, że tutaj za daleko pójdą te zdjęcia. A co do piekielnej kuchni wniesie kolejna uczestniczka? Jestem po prostu bardzo crazy, jestem po prostu baba śląską. Lubię rządzić, więc jak ktoś mi podskoczy, to będzie bardzo ciężko. Ostres. A wy jesteście parą, bo tak razem chodzicie? Jesteśmy parą. Naprawdę? Nigdy nie żartuję. Nie żartujemy, jesteśmy narzeczeństwem. A obydwaj gotujecie? Tak. A zawodowo, tak? Doraźniej wam. No, a ile jesteście razem? 3 lata. Największym hitem dla nas jest fakt, że dostaliśmy się do programu oboje. Oboje sobie i kibicujemy, i rywalizujemy między sobą. My zawsze szukamy pracy razem, zawsze pracujemy razem, więc lubimy. Fajnie, dla mnie faworytami jest Paulina i Łukasz. Prócz mnie oczywiście, bo przyszedłem tu po to, żeby wygrać. Pierwsza reakcja osoby, która z zewnątrz jest po 6 minutach. W gruncie rzeczy, no to serial jak serial. Na razie jeszcze jest spokojnie, tak? Ja naprawdę liczę, że będzie tak jak mówicie i będzie poddymione bardzo. Pochodzę z Łodzi, mieszkam i pracuję we Wrocławiu. Wyróżnia mnie przede wszystkim wrodzona inteligencja. A widzę, że Areczek jest lubiany przez was mam całkiem darzony sympatią. I potrafię co nieco upiścić. Boże, wszyscy spamują coś o Areczku. Obejrzeliśmy kuchnię, wszystko. Nagle patrzę, ja wjeżdża typ z rybką. Dobry, witam serdecznie. Gdybym ja wiedział, że można zabrać zwierzątka, to bym zabrał swoje 2 Yorki. To troszeczkę tak śmiesznie. Ale jak kocham ryby, to niech buty ryba, nie? Tak, on też jest rozkoszny. Może nie tak jak ja, ale jest rozkoszny. Nazywam się Michał Bystroń. Urodzam się w środę, 19 stycznia 1983 roku w Krakowie. W programie... Kompletnie serio, przyniósł rybkę do programu, który polega na gotowaniu i którego pierwowzorem jest program z szefem Frustratem. Autentycznie ja się boję, że mu każą tą rybkę zjeść, albo ktoś ją po prostu wrzuci do garnka. Ale nie spoilerujcie jak coś. Simon, pracowałem jako kelner w restauracji, gdzie było 3 kucharzy z Hell's Kitchen, wpłacił 10 zł. Jak byli razem na zmianie, lepiej było trzymać się z dałęka od kuchni X, a poza pracą mega spoko ludzie. Czyli jednak nie jest to dobry kurs. Dzięki. Nie, dowiedziałem się z internetu. Od razu sobie pomyślałem, że mogłaby być to bardzo fajna przygoda i kiedyś dzieciom mógłbym powiedzieć, że życie ich ojca w pewnym momencie było wykrzyknikiem, a nie znakiem zapytania. I tam był on. W tym momencie moje serce... na 3 sekundy zamarło. Zupa! Co tam się dzieje na dole?
Jak zepsuł głosem wszystko. Jak spieprzył. Ja myślałem, że on będzie mówił tak powoli, jak chodzi i przeciera się tak po łokciach, że może tylko tak szeptem. To nie muzeum, ani galeria sztuki. Zapraszam wszystkich na dół, przed kuchnią. Niepewność, lęk, a zarazem wielkie podniecenie, ponieważ no, jest idolem w tym momencie wielu kucharzy. Witam wszystkich w pierwszej polskiej edycji Hell's Kitchen. To jest prawdziwa restauracja sygnowana moim nazwiskiem. Żarty się skończyły. Gracie o 100 tysięcy złotych i pracę w mojej restauracji. Nie obchodzą mnie pieniądze, nie przyszedłem tu po pieniądze, tylko żeby spełnić swoje marzenie, zdobyć pracę u szefa Amaro. Za jeden dzień stażu w atelier jego dałbym sobie obciąć mały palec. Będziecie podzieleni na dwa zespoły, niebieski, czerwony i... A co on teraz prowadzi tak swoją drogą? No bo to atelier Amaro już nie działa, COVID zdaje się wychuśtał. Teraz jest, wydaje mi się, właśnie Nuta w miejscu, gdzie było atelier. Teraz nawraca i robi wszystko dla Boga. Okej. Okay. Będziecie prowadzeni przez moich suszefów. Darek Kuźniak i Piotr Ślusarz są zastępcami szefa Amaro. Darek będzie odpowiedzialny za kuchnię czerwoną, Piotr za kuchnię niebieską. Odpowiadam za porządek na kuchni, rygor. Jesteśmy straszni i dużo wymagający. Czasami po prostu trzeba się wydrzeć. Jeśli chcecie zacząć gotować w mojej kuchni, musicie oddać telefony komórkowe, zegarki, wszystko zbędne, co was obciąża w tym momencie. Marok wysłał jakiś artykuł. Przeczytam, już nie będę rzucał na ekran. Wojciech Modest Amaro żyje stylem Maryi, ale żenił się 3 razy. To nie wszystkie tajemnice kucharza. Pierwszy polski zdobywca gwiazdki Michelin, z pewnością wybitny kucharz bez formalnego wykształcenia gastronomicznego. Bla, bla, bla. Teraz deklaruje, że kariery nie chce robić, bo ważniejsza jest dla niego wiara w Boga. Okej, okay. Dorime. Przez 10 tygodni uczestnicy będą całkowicie pozbawieni kontaktu ze światem. Oddaję wam w pełni wyposażoną kuchnię i czas... Dobra, ale w 2014 to jeszcze nie ma aż takiej tragedii odciąć od telefonu kogoś. Dzisiaj? No, już wszyscy są strasznie podpięci ze wszystkimi rzeczami pod telefon. 2014, IMO był jeszcze taki, ostatnie te lata przejściowe. To jeszcze nie było aż tak intensywne. Dało się jakoś żyć bez tego face'a na telefonie. 35 minut, abyście przygotowali swoje popisowe danie. 45 minut. Dlatego nie emitują. O, ciężki zap... To będzie trudne wszystko. Będziemy rozmawiać poprzez ten talerz. Serce strasznie mocno mi waliło. Wiedziałem, że to jest ten czas, w którym muszę zrobić to najlepiej. Chcę zobaczyć waszą osobowość na tym talerzu. Na co czekacie? Czas start! Z czego mają robić? Będą gotować swoje popisowe dania podzieleni na dwie drużyny. Kobiety kontra mężczyźni. Całe życie robiłam coś dla innych. Dla męża, dla dzieci, spełniałam ich marzenia. Dziś jest mój czas. To jest moje miejsce. Walczę wyłącznie o siebie i dla siebie i mam nadzieję, że wygram ten program. Uwaga na noże! Deski. A nie ma deski? Ogólny chaos. Zabieranie sobie przybodów, sztuczców. Walka o życie, a przy tym głupota i brak zorganizowania. Groszek, k***a, groszek. Nikt nic nie wiedział. Nikt nie mógł znaleźć. Nawet ja zapierdzieliłam jedna deska komuś, ale już nie pamiętam komu. Bez komentarza. Nie ma na to słów. Przepraszam cię? Agata. Mieszkam na wsi z moimi rodzicami, z psem i kotem. Sympatyczna, chociaż taka cukierkowa. Uwielbiam kokardy, ponieważ przypominają mi o tym, że w pewnym stopniu jeszcze jestem dzieckiem. O k***a, jak się skaleczyłam. Ja Właśnie tak, no nie no, przesadzają troszkę. Gówniara ma szansę, bo gówniara się szybko uczy. Jestem bardzo odważna i mogę osiągnąć cele. Jest paru ostrych konkurentów z tego, co tam zobaczyłem. Mam 60 na karku, ale się dobrze czuję. Życzę wszystkim panom koło 60, żeby czuli się tak samo jak ja. Nie poddawać się, nie ubierać się w taki sposób. Ej, no nie wygląda na 60. Kurde, dobrze się chłop trzyma. Zobacz, jak wyglądają starcy. Stop! Tata, nie za gorąco ci w kurteczce? Nie ściągałem, bo myślałem, tak jak wiecie, tak musimy gotować, nie? Może ręce umyjecie? Może przebierzecie się w zapaski? Tak gotujesz? Takie włosy masz zawsze? Rozpuszczone? Nie byłam przygotowana, że od razu wejdziemy do kuchni i będziemy gotować. Do roboty! Ewa w 3 zdaniach. Czy ja zepchnę włosy? Nogi mnie bolą, spocona jestem. Zajmę sobie pióra bez groszku. Tego nie będę robiła, to mi nie wyszło. Kto zabrał mój
mi groszek. Wieczne użalanie się od początku do końca. Chcę powiedzieć. Ola. Wszystko można znaleźć, to jest tylko kwestia bystrości i organizacji. Ewa ma problem z węgorzem. Nie używasz deski? Nie znalazłam deski. Ewa miała węgorza, którego musiała obrać ze skóry. Nie wiedziała, co się dzieje. Nie jestem w stanie go nawet złapać. Tak mi się ręce trzęsą. To po prostu nie bezradne. Weź tam, masz deskę, nie rób tego tutaj. Ej. Tak? Moja droga, tak się nie robimy. Jestem kobietą z charakterem. Jestem kobietą, która... Dobra, wytłumaczcie mi, czy każdy ma zrobić swoje własne popisowe danie i jaki jest sens konkurencji kobiety-mężczyźni w momencie, kiedy i tak każdy robi swoje? Dowie się w swoim czasie! Tego trochę nie czaję. Wuja, znalazłeś ty ci Grześki między palcami stóp Lakarnuma. Dość. I absolutnie potrafi po to sięgnąć. Macie się tutaj zmieścić razem. Tu, weź deszkę i przejdź tutaj, na to miejsce. Węgorz mnie rozpieprzył dzisiaj. No, ja węgorza wybrałam. Jak ojciec w telewizji zobaczy, jak go skurowałam, to mnie będzie dziczę chyba. Miałam nie płakać i nie przeklinać. Nie płacz, rozumiesz? Od razu. Opamiętaj się teraz, w tej chwili się opamiętaj. Klat w twarz. Mało kto komunikuje się tak świetnie jak ja. Ile mamy czasu? Mało. Dobra, dzięki. Wystarczy mi tyle. Uczestnicy śpieszą się, by zdążyć z przygotowaniem swojego popisowego dania. Tymczasem Carmelo zapomniał, że jest w profesjonalnej kuchni. Mają się dogadać jako grupy, jak kucharze w kuchni. Każdy zajmuje się czymś innym, ale mają się dogadać, a nie bić się o deskę do krojenia. Okej. Okay. Przegrana drużyna walczy o przetrwanie. Kto wypada z teleturnieju? Wygrana drużyna jest bezpieczna. Okej. Oblizuje łyżkę. Zamykam taki kokon i potem zaczynam gotować jak w domu. Co ty robisz? Mieszasz tą łyżką i później próbujesz i chcesz szefowi dać do jedzenia? Przepraszam, szef. Ja jestem Włochem. Ja dopiero zaczynam nauczyć i będę nauczyć. Ale nie tylko Carmelo gotuje jak w domu. Boże, no naprawdę polizałam tą łyżkę. Jest mi tutaj okropnie wstyd, tak, że ja to zrobiłam. 5, 4. O Jezu, ona ma jeszcze większą stawkę. Boże, no naprawdę polizałam tą łyżkę. Jest mi tutaj okropnie wstyd. Ona ma jeszcze bezrobotna wpisane w maju. Czemu oni to wpisali tam? Tak wygląda całe. Kucharz amator, bezrobotna, matka dwojga dzieci, więc jej by się przydała robota. Ty, także ja to zrobiłam. 5, 4. Ale po co oni to wpisali? Trochę muwa. 1, stop! Czas minął. Nie można zrobić szybciej niż my dzisiaj robiliśmy. Nie ma takiej opcji. Poszło mi tak dobrze, jak to tylko możliwe. Teraz popisowe dania uczestników oceni szef Amaro. Za każde danie, które zachwyci szefa, uczestnik zdobędzie punkt dla swojej drużyny. Na wygrany team czeka nagroda, a na przegranych kara. Przygotowaliście swoje popisowe dania. Za chwilę przekonamy się, na jakim etapie gotowania jesteście i co te dania powiedzą mi o was. Będzie to również pojedynek pomiędzy kobietami i mężczyznami. Sprawdzimy, kto z tej potyczki wyjdzie zwycięsko i kto zasłuży na nagrodę. Czyje to danie? Moje, szef. To jakieś kotleciki z bakłażanem? Moje. Czym się zajmujesz? Prowadziłam 15 lat restaurację. To jest co? Polędwiczka wieprzowa, szef. Szef? Czemu szef? Słucha, jak wiór. Przepraszam, szef. Ohydne. Wróć do linii. Przyjechałem do Hell's Kitchen, żeby nie tylko gotować, ale żeby rozpieprzyć całe towarzystwo. Co tu mamy? Sandacz na francuskim sosie beurre blanc. Na jakim sosie? Beurre blanc. Szalotka na winie zedukowana i... Bo muszą tak mówić, a nie mogą mówić szefie? Tylko szef? Sama sól. Ej, jakby zebrali wszystko to z tego miejsca, gdzie on pluje i wrzucili do piekarnika, to by wyszła zarąbista zapiekanka. Z tych dosłownie zgarnąć tą kupę jedzenia, która tam się zgromadzi na koniec. On cały czas to samo miejsce pluje. To by mogło być naprawdę niezłe. Ej, mówię do ciebie. Sama sól! Z powrotem na miejsce. Spokojnie. 0 punktów. Jedziemy dalej. Podnosi pokrywę, wtedy czuje się gigantyczny strach, którego nie da się opisać. Czyje to? Zapraszam. A to? Moje, szef. Chodź,
To szef jest dla mnie strasznie dziwny. Już ktoś wyjaśnił na czacie. Moja mama, o co chodzi, moja ale... cała rodzina i moi przyjaciele. Ugotowaliście kiedyś w domu łososia? Tak, nieraz. Chyba czosnkowa rodzina się tutaj trafiła. Uwielbiacie czosnek? Lubimy. Widzę. Beznadziejnie. Co przygotowałeś? Szef, jest to moje ciasto, które mój wymysł i jest taki farsz z piersi z kurczaka z sosem czosnkowym. Ale z sosem czosnkowym, który jest tu obok. To nie jest... Nie ma octu. Posłuchaj, spróbuj to. Tam nie ma octu. Nie pytam o ocet. Czosnek. 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 I czosnek do kwadratu. Cytryna. Bez nadzieja. Wróćcie do linii. Naprawdę się. Co mnie czeka teraz? Sprawdźmy. O ja pierd... A już za chwilę w piekielnej kuchni. Na tym polega czosnkowy. Boże, ale to wiecie, widzowie, to trzeba do tego podejść jak restaurator, który ma gwiazdkę Michelin. To nie jest tak, że macie sos czosnkowy, wy macie mieć kuleczkę białej czekolady, która ma nutę czosnku i w środku ma krem a la miseria. I jest schłodzona. I wtedy nagle się okazuje, że jest pyszne. I to się nazywa kuchnia molekularna, ludzie za to płacą chore pieniądze. Czyje to? Dobra, jest. Zapraszam. Co przygotowałaś? Hamburgera z oscypkiem i żurawiną. O Boże, wybitnie. No nie, 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 nie. Jeszcze na tyle specyficzny burger to jest niebezpieczne. Jestem dumna. Mam w szatni medale, przyniosę ci z szafy za to. Jestem prostą dziewczyną i robię hamburgery. Wygląda jakbym miał 100 lat. Co to jest za kolor w ogóle? Gdzieś myszy? Dajesz mi to do zjedzenia. Chcesz mnie otruć? W ogóle. Jest to danie niejadalne. Czym się zajmujesz? Gotowaniem. Zawodowo? Zawodowo. Przygotowałeś taką porcję ryby? Zawodowy kucharz? Ryba jest przygotowana. Ten ananas zabija tutaj wszystko. Wróćcie na... Gordon się bardziej odpala i grozi ludziom. Może kiedyś zobaczymy. Miejsce. Jeszcze nie zaczęliśmy tego nawet dobrze, więc wiesz. Do tej pory najlepsza była woda, która tu stoi. Może coś się zmieni? O Jezus. A ja się go boję. To mój szef. Domyślam się. Zapraszam. Co przygotowałaś? Węgorze po mazursku. Po mazursku? Tak. Co znaczy? Znaczy, że jestem z Mazur. Moja babcia to robi. Jest Mazur. Kapuje. To znaczy, co znaczy po mazursku? To moja nazwa. Rozumiem. Rozumiem. Po mazursku to znaczy pełenności, tak? Jest w dzwonkach. To jest w dzwonkach. Się nie wkłada swojego dzwonka do buzi, bo można umrzeć. Mogłaś mnie uchronić, zanim to wziąłem do ust. Cieszę się, że przeżył. Beznadziejne. Hej! Allora, co my tu mamy? Chciałem robić risotto i frutti di mare. Chcesz robić, czy zrobiłeś? Nie miałem możliwości finalizować dekoracja, bo pomagałem koleżanka. Ile lat pracujesz w kuchni? Ponad 5 lat. Wiesz, że podczas próbowania nie możesz rzucić łyżki z powrotem? Ja nie chcę jeść twojej śliny. W związku z tym zaniesiesz ten talerz do swoich kolegów i oni powiedzą nam, jak to smakuje. Zjadłeś i co? Słone. 0-0. Ale się podlizują. Mogli spropsować. Coraz lepiej. Czyje to jest? Moja. Zapraszam. To czyje? Ja. Moja kolej. Co tu mamy? Wątróbkę drobiową. Z toną gorczycy i z koperkiem. Z koperkiem były ziemniaki. To jest po prostu twarde, niejadalne z tą gorczycą. Ja się z tym nie zgadzam, aczkolwiek mam to mocno w dupie. Starter? Danie główne? Co to jest? Co to jest? Mlecz, przygrzebka. Proszę bardzo, zjedz go. Ja nie jadam takich rzeczy. Makaron sam zrobiłeś? Tak. Miałem problem z maszynką i sam musiałem zrobić. Słyszałeś słowo al dente?
Tak. Jest al dente? Na pewno. Oprócz prezentacji nic tu nie było jadalne. Wracajcie. Dziękuję. 0-0. Nadal. Tak, coś gliczuje. Ja widzę. Grubo. Czyje to? Moje. Zapraszam. Moje, szefie. Zapraszam. Oj, i to bardzo gliczuje. Czym się zajmujesz? Jestem kurą domową, szefie. No i co dalej? Nie robię nic więcej. Przyszłam tutaj zmienić coś w swoim życiu. To twoje domowe gotowanie za chwilę nam przyjdzie bokiem, ponieważ robisz to samo, co kolega, który ci pomagał. Dobra, to chyba u mnie coś się nie renderuje obraz z jakiegoś powodu, ale wyglądało to całkiem zabawnie, trzeba oddać. Próbujmy jeszcze raz. Miała mało cukru. Jeszcze mango, nie? No to może w nagraniu rzeczywiście. Zatacie na miejsce. Bez punktów. Idziemy dalej. Łukasz, czy mamy kciuki? No. Łukasz zmutował. Ze stresu. Czyje to jest? Moje. Zapraszam. Na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność, kto wygra tą konkurencję. Czy kobiety, czy mężczyźni? Tak spoglądacie na siebie? Coś was łączy? Jesteśmy na rzeczywistym. Jesteśmy parą. Popatrzcie. Może będę miał więcej szczęścia, jak zacznę od faceta. Co to jest? Niewystarczająco dosmażone. Nie, to jest surowe. Chcesz to zjeść? Nie. Twój mąż przygotował, czyli chłop. Ale surowe. Okej. Okay. Łukaszu, wiesz o tym, że bardzo cię kocham, ale jeśli zawiedziesz... Trudno. Wskażę to, powiem o tym. Co tu mamy? Gładzica na sosie z wędzonej papryki z cieciorką z kolendrą i pędami młodego groszku. Ej, to wygląda nieźle akurat. Tak restauracyjnie. Jest to jedyna spójna koncepcja, którą dzisiaj zjadłem. Dzięki Paulinie to dziewczyny dostają nagrodę. No nie, no chłopaki. Piekło mężczyzn. Powiem tylko tyle, jak że zwykle. Tam się spotkamy. Panowie, kara może być tylko jedna. Oddaję was w ręce moich suszefów i wypucujecie całą kuchnię. Idealna bój. Zasuwać. Czas na karę dla przegranych. Proszę bardzo, macie tutaj. Stawiam mnie na epigicę. Ładnie, gdzie? Zlew, jeden. Chciałeś to? Nic mi nie mógł. Się, marzyłem, że będę zmywał na tyle. Tymczasem panie udają się na wyjątkową grę. Wygrałyśmy, Paulina. Brawo, Paulina! No. Słuchajcie, to jeżeli tak było też u Mandzia, to znaczy, że to nie jest u mnie, że to po prostu... Przyjazne. Niestety nie ma lepszych obiegów. Możecie sobie posprzątać wszystko. Ładnie, gdzie? Dobra, może pierwszy odcinek jest najgorszy. Ja już dostałem cały drive z odcinkami, no nie? Więc git, jest git. Tego co rozumiem, dostałem ten sam drive z tymi samymi odcinkami pobranymi przez te same osoby, które miał Mandzio. Więc powinno być git, może jest tak, że pierwszy odcinek po prostu był taki, jaki był. A potem się zrobi lepiej. Amaro, w zupełnie nowej, innej odsłonie. Przyjazne, delikatne, czarujące, coś zupełnie innego. No ale co, nie podoba wam się, jak rozpuszczają się na wizji ludzie? To jest po prostu symulacja, co by było, gdyby podczas nagrywania pierwszego sezonu Hell's Kitchen wybuchła jakaś bomba, która niestety doprowadziła do zanieczyszczenia, skażenia. Pierwsza konkurencja poszła. Za zwycięstwo. One się... Mamy pierwszy moment. I nasza reakcja na temat kapuśniaku. Pianka z węża. Pianka z węgorza, nie mam pojęcia, jak to zrobili, bo mój dzisiejszy węgorz prawie puścił uszami pianka, jak go dzisiaj ścisk. No i widzicie, macie, możecie sobie robić memy dzięki temu. Kiedy ten mazurski węgorz był nieświeży. No co ja poradzę. No ale to wrócimy sobie na poprzednie odtwarzać, jeżeli nie ma różnicy i na jednym i na drugim są glitche. VLC wolę użyć. To dzisiaj jest pierwszy taki dobry posiłek po dniu dzisiejszym, co?
Uczciwie przyznam, że tak. Ale one mu się podlizują wszystkie. Ej, to była specyfika branży, czy generalnie wszystkie kobiety leciały w kraju wtedy na Modesta Amaro? Jedzenie przepyszne, klimat cudowny, szef jako człowiek otwarty, towarzyski, przyjemny, ciepły, taki nasz. Taki, był tam taki nasz. Rozumiesz po polsku? Sprzątaj, ja mówię, a ty możesz słuchać, czy nie? Piseczka! To już musimy iść 6 razy, a to jest cały czas zbrodnia. Coś okrągłego, gąbeczka, płyn! Tam to zajmiesz sobie do pokoju i w nocy wyszarujesz, dobrze? Jest klimacik, co? Dzień dobry wszystkim. Ale pięknie. Ile to osób pracuje? Nie, ale są, tacy młodzi ludzie, także pewnie ja też jestem młoda. Ale pomyślcie, że któraś z nas tu będzie pracowała, słuchajcie. Jest wszystko taka organizacja. Któraś z nas. Że normalnie... To nie jest powiedziane, że któraś z nich będzie tu pracowała. No właśnie, też tak czułem. Przepraszam. Ale tu jeszcze są chłopy, Boże. To jest czyste? Zobacz to. Nie, szef. To jest czyste? Nie, szef. Adaś, ruchy, ruchy! Jak jest słabe ogniwo, trzeba się go pozbyć. Ale to jest to kawał. Adaś, ruchy! Bo ja w ogóle byłam wtulona w niego, chciałam go liznąć w ucho. Tak, chcę to właśnie powiedzieć. Mam samą jabłkę z szefem Amaro. Kobiety są obrzydliwe. To jest niesamowite. Nagroda i kara dobiegły końca. Uczestnicy po raz pierwszy wchodzą do apartamentu położonego tuż obok piekielnej kuchni. A który chłop by powiedział, chciałem ją polizać w ucho? No, ludzie! Pierdziele, zajebiście! Ale fajnie, super! Uczestnicy będą mieszkać w komfortowo wyposażonym apartamencie, a do ich wyłącznej dyspozycji będzie salon z kuchnią, patio i sypialnie. Dom jest bardzo ładny. Mamy cudowne patio. Czekaj, bo mnie walnie zaraz, Monia! Jest rurka! Jest rurka! A czemu nie daj tutaj rurę? Ej, dobra, serio nie widzieliście, co to jest samojebka? Już ktoś napisał na czcie tłumaczenie, ja myślałem, że wy żartujecie. O mój Boże, kurde, no trzeba nauczyć młodzieżowych słów, pewnie mają po 60 lat, dlatego nie wiedzą czat, no nie? To o to chodzi. Ej, ale autentycznie Gen Z może nie używało tego nigdy, ja nie wiem. Takie młode Gen Z, jest to autentycznie możliwe, że młode Gen Z tego nie użyło nigdy. Nie słyszało nigdy. Właśnie się dowiedziałam. Zdecydowanie nie. Nie używaliśmy. No nie, bo już ktoś pyta, nie, chodzi o selfie, oczywiście. Musimy zrobić taniec na róży. No dobrze, to już mi się podoba. Gdzie jest alkohol? Dom jest absolutnie kapitalny. O, mamy podpisane łóżka, słuchajcie. Kaśka jest w rogu, dzień dobry. Boże. O, chodź, Paulinko, potem będzie. Ty, nawet jakiś cukiereczek tu się znalazł, widzę. I dwa cukiereczki, ktoś mi zostawił, ktoś mnie kocha. Ale mam najgorsze łóżko. Dziewczyny, chodźcie do jedzenia. Uczestnicy mają czas wolny, ale nasze kamery będą śledzić każdy ich ruch. O, przypadkowe ujęcie, jak ktoś akurat przed kamerą zdecydował się wyciągnąć fix kamis. No taki Big Brother trochę. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym programie, ale to rzeczywiście tak, powiedziałbym, kompleksowe reality show. Jest część mieszkalna, jest część rozrywkowa. Ja bym to zrobił jako dodatek, bo tu już kolega... Ale... Tak szczerze, jednej rzeczy nie rozumiem, bo o ile sam dom jest gdzieś tam spoko i widać, że przyjemnie sobie tam mogą spędzać czas, jest fajnie, to nie rozumiem, czemu oni się jarali tymi łóżkami. Albo ja jestem odklejony i mam zawyżone oczekiwania od życia, ale to były najnormalniejsze w świecie łóżka, jednoosobowe, dla 6 osób obok siebie. Czy tam się nie będzie dało zasnąć, jak ktoś zacznie chrapać? Bo jeszcze salon, kuchnia spoko, naprawdę spoko, no nie? Ale z tymi łóżkami to o co chodzi? Dlaczego oni się tak jarali? Nie wiadomo. Emocje dla TV. Dom bez okien? Czekaj, co? Ja bym to nie mają okien? Czemu oni nie mają okien? Że mogą odpocząć i ugotować coś wyłącznie dla siebie. Ale to nie koniec niespodzianek. Uczestników odwiedza międzynarodowej sławy szef Kurt Scheller. Ale super, że przyszedł do nas Kurt Scheller.
Szef będzie pomagał kucharzom przygotować się do pracy w piekielnej kuchni. A, to jest dobry glina, tak? Jak pracujemy lepiej. Dzisiaj nie było bardzo dobrze. Co to ma być? Pierwszy punkt, higiena. Powiedziałem, że to nie jest galeria sztuki ani muzeum. Umyć ręce. Może ręce umyjecie? No ale dosłownie, dobry glina, zły glina im robią. Krojmy palce, proszę, używane później rękawiczy na pracę. O jak się skaleczyłam, ja pier... Drugi punkt, PHP. Miałeś oddać torebkę chyba. Buty. Tutaj jest nie catwalk, normalne buty do kuchni. Trzeci punkt, porywany prac. Straszny burdel. Wiem, za chwilę to ogarnę. Mizoplas jest bardzo ważny do kuchni. Gdzie mam to włożyć? Przełożyć. Ale gdzie? Ale gdzie? Teamwork. Moja droga, tak się nie robimy. Musisz się tutaj zmieścić razem. Jest nie wszystko ja w pracy. Będzie więcej szybko i szef Amaro jest troszkę uśmiech na końcu. Przestań się śmiać, to jest kuchnia. Dziękuję, dobra noc. A myślałem, że on może z nimi zostanie, czy coś, będą coś trenować. On w sumie im powiedział, żeby myli ręce i tyle. Mowa motywacyjna. Proszę bardzo. I nauczcie się tego menu, bo może być ciężka przeprawa przez pierwszy serwis. Życzymy wam dobranoc, miłej lektury. Dzięki. I widzimy się jutro. Dzięki. Boję się. Uczestnicy mają jedną noc na nauczenie się menu przygotowanego przez szefa Amaro. Po ciężkim dniu nie wszyscy mają siłę na naukę menu. To była wyjątkowo krótka noc. Nad Warszawą wstaje nowy dzień. Nikt nie wie, która jest godzina. No nie, wszyscy w rzędzie. Witajcie w piekielnej kuchni. Jak minęła noc? Dobrze. Okej, czy to jest koncept taki, że jest dosłownie ten plan filmowy i mają ten sektor kuchenny, obok którego jest sektor udający mieszkanie i dosłownie żyją na planie. To jest trochę przerażające. Wszyscy wyspani? Pełni energii? Paweł? Jak pan Paweł, no kur... Jest menadżerem sali? Moim zadaniem jest dbanie o zadowolenie gości oraz nadzorowanie komunikacji pomiędzy kuchnią a salą. Zespół pań pracuje w kuchni czerwonej i obsługuje stoliki, które są po tej stronie. Panowie z kuchni niebieskiej obsługują tą część sali. Czy to jest jasne? Jasne, szef. Już za kilka godzin piekielna kuchnia po raz pierwszy w Polsce przyjmie swoich gości. Dla mnie to nie jest zabawa, to nie jest program telewizyjny, to nie jest kariera w telewizji. Praca w kuchni to moje życie i biznes, pod którym podpisuję się swoim nazwiskiem. Żadne danie z kuchni nie może wyjść bez mojej akceptacji. Pamiętajcie o tym. Macie ostatni moment, by przygotować kuchnię do serwisu, na który na pewno wszyscy czekaliście. Moi suszefowie, Piotr i Darek, rozdadzą wam fartuchy piekielnej kuchni. Panowie? Witam w zespole. Dzięki. Witam w zespole. Widzę zadowolenie i uśmiechy na twarzach, ale pamiętajcie też, każdy, kto założy ten fartuch, musi podporządkować się zasadom, które obowiązują w piekielnej kuchni. Macie własne imię wyhaftowane, więc proszę, żeby te bluzy noszone były z dumą i odpowiedzialnością. Wyglądacie świetnie. Pamiętajcie o najważniejszym. Walczycie o 100 tysięcy złotych i pracę w mojej restauracji. Ale również w dniu dzisiejszym pierwsza osoba
W sumie, jeżeli nie dostaną syndromu sztokholmskiego, to mogą potem po prostu powiedzieć, że nie chcę iść do ciebie do pracy, biorę 100 tysięcy i siema. Albo ewentualnie podpisują umowę, licząc, że będą mogli się od razu złapać na jakieś L4 sprytne czy coś i wywalczyć jeszcze trochę pieniędzy w ramach odszkodowania moralnego. A to byłoby dobre. Podpisują z nim umowę, zakładam, że dostaliby umowę o pracę, no za wygraną w takim show. Następnie idą do lekarza, proszą o diagnozę, że doznali gigantycznych strat psychicznych podczas kręcenia programu i nie są w stanie patrzeć na swojego szefa. Dostają L4 na 3 miesiące i oprócz 100 tysięcy pobierają wynagrodzenie przez 3 miesiące, a potem rezygnują i jeszcze mają wypowiedzenie płatne. Słuchajcie, to nie jest tak, że kapitalizm jest zły, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak w niego wygrać. Opuści piekielną kuchnię. Mama powiedziała, synku, tylko nie odpadnij w pierwszym odcinku. Pozdrawiam, mamusia. Jesteście gotowi? Tak, szef! Nie słyszałem. Jesteście gotowi? Do roboty! No i mają w CV, że dla niego pracowali, dokładnie. To ostatnie godziny przed otwarciem drzwi piekielnej kuchni. Uczestnicy muszą przygotować obie kuchnie do sprawnego wydawania zamówień. Dajesz pomysły swoim pracownikom, brawo. Krzysztof nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Musiałbym mieć umowę o pracę. Pozdrawiam cię, Krzysztof. Restauracja jest w pełni przygotowana na wejście gości. Ale czy równie dobrze przygotowani są nasi uczestnicy? Zadania główne. Risotto. Jak pamiętamy, risotto jest z grzybami. Muszę polegać na kimś. Niech to będę chociaż ja. Mógłbym wykreować na taką naszą szefową. Parmezan, majeranek. Czy my to mamy? Ma dziewczyna wiedzę, ale niekoniecznie chciałabym, żeby ona była naszym liderem. Każdy bierze dwa dania. Łukasz jest ode mnie absolutnie lepszy. Każdy przygotowuje swoje danie od początku do końca. Uważam, że gdyby nie, aby sobie całkowicie nie poradzili na samym wstępie. Każdy będzie z tego rozliczony. Jako kucharz jestem zdecydowanie lepszy od Pauliny. To się jeszcze okaże. Teraz wszyscy mają równe szanse. Ciekawe, kto będzie lepszy. Kto wącha pierwszy? Masz tylko jedną rzecz. My wszystkie mamy po dwie. Ma być fantastyczna. To być najlepsza szarlotka za Barbarem w życiu. Nie chciałam jej obciążać niczym więcej, bo spodziewałam się trudności. Poproszę o przyniesienie przegrzewu. Serio? Ktoś tego jeszcze nie zrobił. To jest tylko to, co zostało. Paulina idzie po brakujące przegrzebki. Czy panowie mają lidera, czy mam rozmawiać ze wszystkimi? Ze wszystkimi, ja słucham, mamy lidera. Czy mogę poprosić o zwrot przynajmniej połowę przegrzebków? Czy ja to nie mam żadnych przegrzebków, przepraszam. Masz poznaję palić gufa. Nagle mi 6 kokoszek wpadło na kuchnię. Wyjazd! Wyjazd! Ja to lubię takie sobie aferki. Bo co? Bo jajco! Hello? Masz swoją kuchnię, to... Ale jest swoją kuchnię! Świnia niewychowana. Masz jakieś problemy? Tak, mam! Gram uczciwie, kurde! Jajsko! Nie mam ochoty szczelić go po tym jego pysku. Czego dziś mordę? Jako cham i prostak jest stracony, jako kucharz ma wielkie szanse. Rozumiesz? Rozumiem, szef! Przykro, że w niebieskich taka patologia, no ale cóż zrobić, dobrze nie ma zaszczepanych. Macie jakiegoś bakłażynika? Na handel? Wymienny? Klimat powiedziałbym rodzinny, no nie? Takie mamy standardy w tym kraju, że można sobie dzieciństwo przypomnieć, oglądając takie programy. Chyba to ja robię. A wy chyba merlocika gdzieś potrzebujecie, nie? Do zobaczenia później. Chyba jaki to chram jest! Dziewczyny już są w połowie drogi, a jak wy? Olej z pestek winogron, mamy? Potrzebuję jak, to czego nie pamiętam. To jest to, co się zawsze dzieje w kuchni, jak jest Wigilia, czego, o czym chłopy, takie jak ja, nie mają pojęcia. Gdy siedzimy i sensacje XX wieku oglądamy w 7 osób, popijając herbatę, to się dzieje jednocześnie w kuchni. O, wiwat tradycyjna rodzina. Najlepszy wynalazek. To on się cały czas żrobi, to i wykończy. Znowu z dupami chcemy przegrać, no sorry. A co ty robisz? Całości się oczyszcza to mięso. Może wiedzę mają, ale wykończy ich to, że cały czas dron na siebie te mordy. Nic nie wiesz. Gdzie byłeś dzisiaj rano? No, widziałem, że pojęcia nie mam. Teraz wiek i doświadczenie nie mają już znaczenia. Wygra prawdziwy talent. Zapraszam do mnie. Chyba, że długi jest ten program. Zapraszam. Jeszcze 30 minut tego odcinka zostało. Zdecydowałem się położyć swoją osobistą reputację tutaj. Gwiazdkę Michelin. Szefów kuchni, kucharzy jednego talerza jest 95% w tym kraju. Dlaczego nie ma w Polsce więcej gwiazdek Michelin? Bo to jest cholernie ciężka praca. To nie jest
król jednego talerza. To jest stały poziom, który muszą otrzymać goście dziś, jutro, wczoraj, za rok. Nie chcę partaczy, nie chcę part-timerów, nie chcę ludzi, którzy nie mają zaangażowania, pasji, gotowanie i składnik, którego nigdy nikt nie wymienia w przepisach, jest tu. Serce. Gdyby się teraz rzucić na niego z nożami, zacząć się wykrajać. I to jada serce się. Chcę widzieć u was na talerzu. Nieludzkie w sensie, ale jada ktoś się. Nie jest na to gotowy, to już chyba w tej chwili może opuścić piekielną kuchnię. Czy jest taka osoba? Nie. To sprawdźmy, jak jesteście przygotowani do zajęć. Carmelo, jakie mamy przystawki? Jakuba, kokijaszy Jakuba. I potem... Co? To nie jest przystawka. To jest przesiadania. Przystawki w menu stworzonym przez szefa Amaro to sałatka z koziego sera, zielone szparagi z jajkiem, śledź z sosem musztardowym, łosoś w wosku pszczelim z blinami, tatar z sarny oraz konsome z pomidorów. Co dalej? Pamiętam, szef. Spędziłeś całą noc nad menu i nie pamiętasz? Tak. Mamy... Dawaj, za chwilę otwieramy. Tatar wołowy z czarnuszką. Nie mamy żadnego tatara wołowego. Z sarny, przepraszam się. Co dalej? Konsumę z pomidorów. Z czym? Z szafranem. I co jeszcze? No, z rumiankiem i z szafranem, szef. Co jest w środku tej zupy? Pomidory, szef. Czym? Jezus Maria. Z szafranem. Tak mnie irytuje to mówienie szef, a nie szefie. Co tatar trzy kropki? Stop na chwilę, co tatar trzy kropki? Masz jakiś problem do tatarów? Jestem entuzjastą osobiście tatarów, nie żartuję. Kocham tatary. Tatary są pyszne. Jak ktoś je mięso oczywiście. Jak ktoś nie je mięsa, rozumiem, szanuję. Natomiast jak ktoś je mięso i mówi, że tatar jest do dupy, to ewidentnie kubki smakowe mu się zainstalowały nie tam, gdzie trzeba. O sarnę? Wydaje mi się, że jadłem kiedyś tatar z sarny. I był autentycznie spoko bardzo. Z Bambi? Tak, pokazali mi zdjęcie przedtem. Dosłownie wyglądała jak z tej animacji. I z rumiankiem. Jaki jest dodatek do tej zupy? Hej, co to tatar? No, jak może nie wiedzieć, co to tatar? No surowe mięsko. Do tego takie zmielone, takie do tego cebulka na przykład, jajko, ogóreczek może być. Różne rzeczy mogą być. Pieczywo zawsze dobre z masłem. O, z łososia też się robi. No, smacznych robaków, Boże, jakie to prymitywne. Ale to nie jest... No nie, no ludzie, przecież to jest kontrolowane. Nie jest tak, że wam serwują nieświeże jedzenie. Słuchajcie, no tak jak jecie sushi i się nie martwicie tym, że się zatrujecie. Oczywiście jakaś statystycznie szansa jest, że się zatrujecie jedząc sushi, ale jak idziecie do dobrej restauracji, to pewnie, albo nawet jakkolwiek uznanej w sumie, jakiegokolwiek uznanego miejsca, no to się raczej nie będziecie zastanawiać, że się zatrujecie jedząc surową rybę. No tak samo z tatarem. Z dzika nie jadłem nigdy. Nie pytam o tą zupę już. Uszka, szef, uszka. Kto zna dania główne? Nie mamy Tatar z łososia to nie sushi? Nie, bo może być podane tak właśnie w formie tatarka. Z jakimiś kaparami zauważyłem, że z reguły się to podaje. Nie przepadam osobiście, no bo to jest takie wtedy takie mięsko właśnie bardziej zmielone. Nie jest taki, to nie jest taki kawałek mięsa, tak? Bo to jest takie bardzo drobniutko zmielone. No pocięte drobno, ja mylę. Chodziło mi oczywiście o pocięte drobno, a nie zmielone. Przepraszam. Małże świętego Jakuba z topinamburem, filet z okonia morskiego, kaczka w miodzie wrzosowym oraz filet mignon z serem pleśniowym, burakami i figą. Łukasz? Już mogę, szef. Ale dzisiaj. Dzisiaj. Dobra, dawaj. Spalony to tylko boczek? Łosoś w glazurze z wosku. Alleluja! Zimny łosoś na gorące danie. Jakie jeszcze są dania? Przepraszam wszystkich wege ludzi. Wnioskuję, że jesteście świetnie przygotowani. Poszło wam jak z nut. Czyli możemy otwierać kuchnię, tak? Nie. Słucham? Nie, szef. A co tu jest w piekarniku? Szarlotka. Z raparbarem. Z mojego przepisu czy z twojego? Z mojego. Czy to jest twoja kuchnia? Nie. Szef. Ale trochę nie rozumiem, jak oni mają tą szarlotkę podać, bo jeżeli rozumiem, to oni tam będą ludzie zamawiać z karty normalnie, więc jakim cudem oni mają zamiar podawać swoją szarlotkę? Ale tak, jakby to jest sekunda od tragedii. Idealnie.
prosto do śmieci. Wyjmij to. Skoro nie włożyłam jednego składnika, czyli nie jest jak wedle jego przepisu. Aldona zmieniła w tej szarlotce wszystko. Nie zrobiła tam nic, co było zgodne z przepisem oryginalnym. Jeszcze wykombinował swoje danie, podrasował wczorajszą popisową wersję i ma zamiar dać to moim gościom. Paweł, czy wszystko gotowe? Tak, szef. Otwieraj Hell's Kitchen. Po raz pierwszy w Polsce otworzyły się drzwi piekielnej kuchni. Idziemy! Stanowiska! Pierwsi goście restauracji zajmują swoje miejsca. Sala jest podzielona na dwie części. Ale przecież oni to koncertowo spieprzą, jak? I oni nie mają żadnej szansy, żeby to zrobić dobrze po jednym szkoleniu 20-minutowym i czytaniu przez nas przepisów. Ja rozumiem, że w 7., 8. odcinku może zacznie wychodzić dobrze, ale tutaj no, nie ma opcji, że oni to ogarną. Najmniejsze, jak on wymaga od nich przepisów w standardzie Michelin. Każda obsługiwana przez jedną kuchnię. Uczestnicy przyrządzać będą dania z karty skomponowanej osobiście przez szefa Modesta Amaro. Na sali znajduje się stolik Radia Z. A gościem specjalnym jest aktor Marek Włodarczyk. Pierwsze zamówienie składa aktor Marek Włodarczyk. Jego stolik jest obsługiwany przez drużynę czerwonych. Proszę, czy się? Pierwsze zamówienie, czerwona kuchnia. Jeden tatar sarny, jedna sałatka z koziego sera, później okoń i kaczka. Każdemu stanęły włosy dęba. Gdybym wierzyła w Boga, pewnie zaczęłabym się modlić. Nie ma opcji. Ja robię za tatara. Kto robi sałatkę z kozim serem? Sałatka z kozim serem? Że powinien ciebie opowiedzieć. Robisz sałatkę z kozim serem? Że tak. Informację zwrotną, powiedz. Tak, robię. No właśnie, ale tu brakuje trochę takiej organizacji u nich, że nie on ich ma pytać, tylko że oni sami sobie wyznaczają osobę, która będzie menadżerem kuchni, że tak powiem. Intuicyjnie, no ktoś musi wydawać rozkazy typu ty zrób to, ty zrób tamto, bo jak nie to oni się będą targować przez 15 minut, kto co woli zrobić. Będzie co będzie, przecież i tak musimy coś wydać. Czas mija, ani jedna przystawka nie jest jeszcze gotowa. Jak długo startery? 2 minuty, szef! No spierdzielą to koncertowo. W drużynie czerwonych pojawiły się pierwsze problemy. Nie ma nawet opcji, że się uda. A to kur... To jest na co innego. A to trzeba... Obgotować to się, obgotowuję, ale nie wiem, o co tu chodzi. Tak pomagałam tej Agacie, że ona po prostu się zupełnie wycofała z tego serwisu. W pewnym momencie przejęła kontrolę, powiedziała, że już nie chce mojej pomocy. Ona powiedziała, że ona tego nie robi. Biedna się przestraszyła. Pierwsze zamówienie trafia do kuchni niebieskich. Panowie, niebieska kuchnia. A zaraz będą mieli kolejkę na 30 potraw. Później 2 razy kaczka. Do dzieła. Tak, szef. Tak, szef. Zamówienie zostało złożone. Tymczasem szef Amaro zauważa pierwsze problemy w kuchni niebieskich. Wszyscy do mnie, w tej sekundzie. Co to jest? Coś, co zostało z ryby. Nie jestem k***a ślepy, wiesz? Ja, to ja. Robiłem. Jest szef. Ty to zrobiłeś? Tak, ja zrobiłem tak. 168 lat pracujesz w kuchni i jeszcze nie umiesz wyfiletować ryby? Nie umiesz oskrobać? Umiem. Jakby ta ryba wiedziała, że trafi w jego ręce, to by pierdolona baranka w ścianę. Wypad z tym. Mnie to tam rybka. Nie mam stresu, nic mi to wali. Nie przejmuję się niczym. Tymczasem u czerwonych. Dziewczyny, czy już? Czy jesteśmy gotowi? Niech to Przecież on mnie tak wyśmieje. To jest gotowe? Jest gotowe, szef. Chcę to wydać, goście czekają. Nic, co nie jest perfekcyjne, nie ma prawa wyjść z kuchni. Oto przystawki według rygorystycznego przepisu szefa Amaro. Sałatka z koziego sera i tatar z sarny. Czy drużyna czerwonych zdołała przygotować je równie perfekcyjnie? To jest mielony, to nie jest tatar. Olej z trawy żubrowej jest tam? A propos tego mielenia. Zapomniałam, szef. Do poprawki. To jest sałatka dla ciebie, te 3 listki? Miał być przypalony kozi ser, wiesz o tym? Do poprawki. Wydawało nam się, że będzie łatwiej. Ale to dopiero początek kłopotów. No nie, no nie mają po jednym stoliku do tej pory. To jest i tak life mode. U niebieskich szef zauważa problemy u Carmelo. Co robisz? Bliny.
A co to jest? To ciasto do mnie. Dostałem półprodukty po... Pan Grówski, dziękuję. Co to Paweł? To przygotowałem ja, szefie. To ty, bo po stylu pisania poznaję z twoich wiadomości. Takie gówno zrobiłeś? Mu do smażenia? Żeby go utopić? Żebym mu to wylał na głowę? Zobacz, co to jest. Kasza manna dla dzieci. Zabieraj to stąd, chcę mieć nowe. Agata, Kasia i Paulina po raz drugi próbują wydać przystawki. Tatara i sałatkę. Co jest tu do poprawy? Nie wiem, kurwa. Nie chcę tego dotknąć, nawet nie chcę o tym mówić. Kasiu, możemy? Podamy bez. No, a co masz robić? Mówiłyśmy do siebie, że tak, że się dzięki nie poddamy, że wiemy, jakie to jest trudne. Co na to, szefa Maro? Spróbuj. Jakie? Zasłone. Kwas? Nie. I słone. Wypad. A to? To nie jest Carpaccio. Oczywiście. Na 2 mm. Nie potrafiłam zrobić jednej z najprostszej rzeczy. No tak, ale oni nie mieli kiedy spróbować tego robić nawet. Dzięki Pampu, dzięki Delenea. Wolałabym nie być przy tym. Coś nie wychodzi. Wiem, co ja przeżywałam razem z każdym ja kolejnym datarem. Jak ci podoba ten kolor? Nie podoba mi się. Zoksydował. I co przeżywała ona? Co jest źle w tej sałacie? Nie wiem, szef. Nie ma dressingu, nie zamieszałaś tego. Nie potrafiłam wymieszać szpinaku z winegretem 16 tysięcy razy. U Kasi pojawiają się pierwsze oznaki rezygnacji. Hej. Już kończę, szef. Chcesz tu postać? Nie. Poprzeglądać się w lustrze? Kaśka zachowała się dzisiaj na kuchni jak obrażona panienka. Ja byłam na deserach tak naprawdę. Poprosiłaś mnie, żebym ci tylko pomogła. A mnie w robienie całego tego i dochodzenie do szefa. Już powiedziałam, że pójdę. Dobra, nieważne. Ale poszłaś, ja pierwszy raz poszłam, ty poszłaś ku Magnasi, drugi. Powiedz mi, jak się robi. Przecież stałam obok ciebie, ale powiedziałam ci. Szukała winnych w swojej niekompetencji. A tata poprosiła mnie, żebym obierała jej szparagi, potem robienie tego. Ja. Chodź tutaj do mnie. Do kogo masz pretensje? Nie mam, do siebie tylko szef. Przez ten kłapacz tam z boku, że coś się stało. Wiesz co, mam dla ciebie najlepszą radę. Wynocha do domu. Już. Nie, szef. W tej chwili. Zabierz się za naukę najpierw. Byłam słona, szef. Jak wypierdzielił Kaśkę. I ja byłam w szoku, ja się nie spodziewałam, że Kasia mogłaby wylecieć. Próbowałam się wziąć w garść, ale mi nie wyszło. No nie jest powiedziane, że ją wyrzuci. Szczególnie, że dziewczyny mają jeden punkt z pierwszej konkurencji, więc jeżeli nie będzie przyznawał teraz punktów, tylko po prostu będzie na podstawie tej konkurencji wywalał ludzi, no to z chłopów leci ktoś. Miała godzina od otwarcia piekielnej kuchni, a gościom podano jedynie napoje i wodę. Woda jest wyśmienita. Miejmy nadzieję, że nie będzie jedynym elementem tego menu. Gdzie jest zamówienie z tego stolika? Szefie, już mam. Proszę bardzo, poprawione. Czy ty sobie żartujesz, czy co? Wziąłeś je w kieszeń i poszedłeś przyjąć z drugiego stolika? Każde zamówienie chcę mieć tutaj. Tak jest, szefie. Zamówienie trafia do kuchni niebieskich. Panowie, niebieska kuchnia. Sałatka, łosoś, szparagi, na główne, filet mignon, okoń i małże. Ekipa oczywiście po całości wy***ne. A co z tym tatarem? Poszedł już? Tatar nie poszedł, bo czeka na łososia. Wszyscy byli wycofani. Totalny olew. Stół numer 4, jak długo? Odpowiedzcie czy nie? Bliny 3 minuty. Zupełnie nie wiedziałem, co mam robić i jak mam robić. Chyba nie chciałem być świadkiem tego, co za chwilę miało się wydarzyć. Wykładam 2 pierwsze. Oto łososie z blinami i tatar z sarny, według unikalnego przepisu szefa Amaro. A jak swoje przystawki przygotowali niebiescy? Wszyscy do mnie. Kto to zrobił? Wiesz, jaka jest idea tego dania? Że to chrupie w środku. A nie, że posypiesz mi tutaj jak na odpuście dookoła. Wypad. To się do niczego nie nadawało. Wyglądało jak gówno. I jeszcze jedno słowo. Wszyscy do mnie. Majster. Trzymaj. Jest dla ciebie dobre? Nie, bo dostałem tylko taki. Takie dostałem. Takie spier... Trzymaj. W ogóle ja bym na to nie splunął. Wypad.
No ale nie ma opcji, że on cokolwiek zaakceptuje. Oni już mają po paręnaście dań na głowie. Szparagi, dwa tatary, jeden łosoś, kaczka, filet mignon, małże i jeszcze jedna kaczka na danie główne. Matko jedyna, Kuźma. Wiadomo, że będzie przerąbane. Szef Amaro zaczyna się niecierpliwić. Jak długo sałatka, łosoś i szparagi? Jak długo? 5 minut. 5 minut? Pulinę. Posłuchajmy, nie gramy w Totka. Sprawdź, co się dzieje na sekcji, zanim odpowiesz. Nic nie wydali, nie pozwoli mi jeszcze. Żebyś mi rzucił 5, 7 albo 9, tak tylko żebyś ocenił sytuację. Sam nie ogarnę. Jak mówisz, to jest burdelu bum bum, nie? Spokojnie. Tatariu. Ziom, kaczka, bo skórka jest. Spokojnie, spokojnie, tak właśnie nie idzie. Nie idzie, nie pierwsze, nie poszło, nie p***ol mi teraz też. Na kuchni nie ma miejsca na sentymenty. No, jeszcze wy znowu. Agata i Paulina po raz kolejny próbują wydać swoje przystawki. Próbowałaś to? Tak. Spróbuj. Powiedz mi, czy to jest dobre. A nie jest przypadkiem kwaśne? Czemu płakała? No bo jej kazał wypad z kuchni zrobić, bo zwrócił jej uwagę na parę rzeczy. Ona zaczęła narzekać, że jej zwrócił uwagę, on to usłyszał i kazał jej po prostu autować się. Nie, że z programu, ale po prostu sio do pokoju. Niedoprawione? Jest niedoprawione. Chleba. Patrzę. Co tak? Dwa razem wydajemy. Żadnej z nas nie obwiniam za to, że dzisiejszy serwis wyglądał tak, jak wyglądał. Jesteśmy w kompletnej... Jezus Maria, one będą miały jeszcze większe daddy issues do niego. One już były po pierwszej konkurencji zachwycone, jak ja pierdzielę. To jest najgorsze. W głębokiej dupie. Słuchajcie, czy wyście się poddali, czy co? Ej, poczekaj, co się stało z tymi milinami? Twierdzili, że za bardzo przyjeżdżasz. Co? Za bardzo przy... Mogę zobaczyć? Są koszu. Niepotrzebnie posłuchałem chłopaków, nie dawaj, bo są za bardzo przypieczone. Poszedł komuś pomóc i spalił. Idź w tej chwili do domu. Już! Okej. Okay. Pomocnik się znalazł. Grzegorz opuścił kuchnię i nie będzie mógł dalej gotować. Chcesz zostać wyjeb... On już dwa razy oberwał, jeszcze za rybę wcześniej. On wyleci, Imo. Teraz będzie lepiej, mam nadzieję. Ale czy nadzieja wystarczy? Nie. Z gówna bata nie ukręcisz. Jesteśmy gotowe, szef! Ile? Straszne śmiecie z tego typa, w sensie z Modesta? No, szczerze, to ja zakładam, że to jest podkręcone wszystko pod kamerę razy milion i każdy z uczestników dosłownie był ostrzegany od samego początku do końca, że on się będzie musiał wcielić, że sam ich pewnie przeprosił, powiedział, że to będzie tak wyglądało, żeby nie brali absolutnie do siebie, że muszą porobić emocje, bo taka licencja, bo Gordon Ramsay wrzeszczy w oryginale, więc trzeba tak zrobić. No, na tym program polega, no, to jest element tego show. Nie wiem, szczerze dla mnie nie daje w ogóle vibe'u jakiegoś takiego surowego gościa. Dokładnego, precyzyjnego tak, ale żeby nie daje mi vibe'u gościa, który naturalnie byłby agresywny wobec ludzi. Nie wiem dlaczego. Ty myślisz, że do kogo ja mówię? Do mnie, szefie. To możesz mi odpowiedzieć łaskawie, księżniczko? Tak. Bo ja czekam na tą wiadomość. A posłuchajcie tego. Rekosant pisze, pod program się tak zachowuje, z tego co pamiętam. Tak to normalnie się zachowywał, chyba w pewnym momencie przez to, że tak się miał zachowywać, zrezygnował. No, więc właśnie. Szczególnie, że takie coś przylgnie do wizerunku bardzo. I wiesz, zrobisz 1-2 sezony, fajnie, zrobisz sobie kaskę, ale zrobisz takich sezonów 10 i się okaże, że już istniejesz tylko i wyłącznie dla tego wizerunku. No, może miał aspirację po prostu dalej utrzymywać się zrobienia fajnych restauracji. Przepraszam, szefie. Czerwoni po raz kolejny próbują wydać przystawki. My nie miałyśmy mlanego pojęcia, czym my się w ogóle zajmujemy. Albo się nawrócić już wtedy mocno. Oddać życie Bogu. Bo to teraz robi z tego, co mi mówiliście. Zamknął restaurację. No tak, ale ich chyba COVID dowalił, bo oni mieli tą restaurację, gdzie nie zamawiasz sobie, z tego co ja rozumiem, że u nich się nie zamawiało jakiegoś tam jednego dania czy drugiego dania, przynajmniej tuż przed COVID-em, tylko zamawiało się cały, jak to się nazywa? Boże, że macie po kolei dania podawane w małych ilościach, ten tasting, bo... Nazwa. Degustacyjne, tak, menu degustacyjne. Po polsku menu degustacyjne, no właśnie. Więc z tego co pamiętam, to oni tam chyba mieli właśnie menu degustacyjne na koniec, prawda? Przed upadkiem. Wracamy do piekielnej kuchni. Czy czerwoni zdołają wydać swoje przystawki? Serwis! Dziękuję. Chyba ich wypuści w końcu. No. Chwilę stanęło.
Po 90 minutach drużyna czerwonych wreszcie wydała pierwsze przystawki. To są... Jezu, to są dwie przystawki. Dosłownie. Sałatka i tatar trafiły do klientów. Czy warto było czekać? Wrażenie znakomite. Mam nadzieję, że nadal będziecie słuchaczami po tej kolacji. Nie no, oczywiście. Szefie, specjalne zamówienie od gości z Radia Z. Paulina, spojrzysz czerwona na kuchnia, rzeki? Cisza. Nowe zamówienie. Tak, szef. Trzy razy łosoś, raz tatar. Tak, szef. Nikt nie nauczył się składników, nikt nic nie wiedział. Tak. Monika, co robisz? Nie. No właśnie widzę, zacznij coś robić, co? Nie wiem, posprzątaj. Szef zauważa kolejny problem czerwonych. Nikt ze sobą nie rozmawia, wydaje mi się, że nikt nie chce nikomu... Ej, tam było pokazane nawet, że oni się wszyscy uczą osobno, jakby sobie to rozkminili sensownie od początku, żeby grać drużynowo. Przecież mogli tak rozkminić, że na pierwszą noc każdy się uczy tylko dwóch przepisów, dajmy na to. I potem, jak przychodzi do zamawiania, no to jest delegowane do tych osób, które wzięły te przepisy. This big brain time. I w ten sposób by uniknęli masy problemów. Kto robi bliny? 3 minuty! Kto smaży bliny? Ja, szefie. Zaczęłaś? Nie. Więc krótko mówiąc... Idź w tej chwili do domu. Nie zainteresujesz się nawet. Bliny, ja robię. Jo, szybciej! Mam 100% pewna, że dam sobie radę. Wyjebałe, k***a. Po prostu masaka, k***a. Żeby się tak nie przygotować. Aldona nie nauczyła się przepisów szefa, a mimo to próbuje rządzić drużyną czerwonych. Tak, przegrzebki. Chodź tutaj. Nie byłam w stanie zapanować nad tym chaosem, nad tym bieganiem, nad tymi dziewczynami. Myś postaw sobie wyłącz, tutaj. Wyłącz mi ten gaz, który tu był. Nie ten. Chciałam tego łososia zrobić, ja mam pojęcia. Ona chyba nie chce się nauczyć. Ona cały czas potrzebuje jakiejś niańki, która będzie robić coś za nią. Puść mnie. Ja przeliczę. Tak, to jest łosoś. Jaki łosoś? Masz łososia w karcie na ciepło? Idź odpocząć do domu, bo się nie nadajesz do tego. Już, nie macie. Ja się normalnie wstydzę tego, ale... O, pytaliście o donaty. Widzę, że już jest donut, ale nie mieliśmy jakichś zaciętych dzisiaj donatów. Oglądałem chyba całe oryginalne HK i absolutnie nie ma porównania. Wpłacił 10 zł. To jest znacznie bardziej reality show i tania podróba Ramzeja, co naśladuje jedynie krzyki. Nie, ale ma swój urok. Właśnie taki chałupniczy urok. To jest trochę... Inaczej, jakby to się jeszcze nie pojawiło w 2014, a jakby to było robione w wczesnych 2000, to IMO ten program by zyskał właśnie jeszcze większą chałupniczością. No ale cóż, stało się i koniec. Pójdziesz do stolika, który czeka od 1,5 godziny na startery i przeprosisz ich w tej chwili. Na pewno się nie dam bez walki. Chciałem bardzo przeprosić za to. Ale nie, ja od pana oczekuję, żebym pan powiedział, czy ja mam stać po prostu wyjść, czy pan mi obiecał, że w przeciągu kwadransa dostaniemy nasze zamówienie. I to jest dla mnie jasne. Mogę obiecać. Szefie. Niestety, kolejni goście tracą cierpliwość. Możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy czekali 1,5 godziny na danie tej. Rozumiem. Ja mocno przepraszam i dziękuję bardzo. Dziękuję również. Stop. Wszyscy do mnie. Właśnie wyszedł najważniejszy stolik. Jedna głupia kaczka, jeden okoń. Przez 1,5 godziny nie znalazła się na stole. Czy cokolwiek jeszcze wyjdzie z tej kuchni dzisiaj? Słucham! Tak, do roboty. Obiecałem przed chwilą gościom przy stole, że otrzymałem swoje dania w przeciągu 15 minut i zamierzam tej obietnicy dotrzymać. Tak? I co, 15 minut zrobisz bliny z tych ziemniaków? Powiedz to mi! Idziemy z przystawkami, dziewczyny. A blin? Nie mam! Szparagi, jedna porcja, dwa tatary, łosoś. Hej, zanim zemdlejesz, po prostu weź ten talerz i wypadł. Ewa wydała o jedno danie za dużo. Gdzie są bliny? Nie ma szefie. Wynoś się. Co mam podać bez blinów? To była taka najgorsza wersja wydarzeń. I to się dzisiaj wydarzyło. Niestety, kolejni goście nie doczekali się nawet na przystawki i opuszczają piekielną kuchnię. Popatrzcie to łącznie sobie. Dwie przystawki Proszę. Poszły. Odwróciłem się.
Uczestnicy wyrzuceni z restauracji wracają. Szczerze jestem w szoku, że w ogóle to była ta koncepcja, żeby wrzucić ich na głęboką wodę po tym, jak na początku pokazywali po prostu, jakie jest ich ulubione danie, które lubią gotować i najlepiej im wychodzi. Każdy się spodziewał, że będzie sraka na tym etapie. Ją do swojego apartamentu. A co wy tu robicie? No, zostaliśmy w***ni. Znaczy ja na pewno. Przepraszam. Kasio? Agata. Ja to, kurde, ci chciałam pomóc tak naprawdę. Wiesz, co to dzieje? Ja się przez to popłakałam, k***a. Proszę cię. No. To przepraszam cię najmocniej. Każda dała dupy, nie zorganizowałyśmy się zupełnie. No nie nauczyłam się, byłam zmęczona, chciałam pójść spać. Przepraszam cię bardzo, co ty się chce nauczyć przez jedną noc, przez 3 godziny tego, co Amaro za oczu 20 lat. Ty masz jakieś wyrzuty, że on, że nie sprostałaś jego wymogom? My mogliśmy sobie wziąć po 2 przepisy i się nauczyć. Ale przestań, nie nauczysz się, bo zobacz, za co ją gdzie Paulin wszystko zrobiła dobrze. Ale nie, wiesz, jak się tak do mnie dzisiaj wyprostowałeś, to tak trochę chyba zapomniałeś, że jednak rozmawiasz z kobietą, wiesz? Nie. Masz jakieś problemy? Tak, mam. Gramutki, mam, co mi zrobisz? Na kuchni mnie nie obchodzi, czy jest kobieta, mężczyzna, czy nie. No nie, no, ale oni byli sobie równi w tej rozmowie. Słuchajcie, chłop, dziewczyna, normalna rodzina. Potem do kościoła, pomodlić się do Boga, amen, i do domu, i wszyscy szczęśliwi. Wiem, Stefan z Paźmiech Udolnych. I ja jestem tak zdeterminowany, i jak ty to nazywasz, sfokusowany. Dzień dobry, Dymals. Że gra w tą grę. Uczestnicy muszą wrócić do piekielnej kuchni. Czas, by szef Amaro ocenił ich dzisiejszy serwis. Wywali tego z włosami, to jestem przekonany. Miała być piekielna kuchnia, a wyszło nam piekło. Oczywiście piekło kosztem tego. Naszych gości. Daliście popis braku profesjonalizmu, braku pojęcia w ogóle, czym jest gotowanie indywidualnie. Byliście tak słabi, że byłoby w ogóle nie fair którąkolwiek drużynę wyróżnić. Adam? Tak, szef. I widziałem ten złowrogi, przeszywający wzrok szefa. Na twoich barkach spoczywa obowiązek wytypowania 2 osób najsłabszych ze swojej drużyny. Adam i Ewa mi tu pasuje. Szef Amaro. Co jest? Imię i... No i dano się po prostu ukiewę. Jakiś klucz muszę znaleźć. Ewa, nominujesz 2 najsłabsze osoby w swojej drużynie. Macie pół godziny. Za pół godziny spotykamy się. Adam, Ewa, powiecie mi, kto to jest. Tak szczerze, spodziewam się najgorszego. Proszę, tylko nie dziś. Idźcie, pół godziny biegnie. Brutalnie to jest zrobione. Szczerze, dziwnie, bardzo dobrze 2 osoby wskazać, a stary. Proszę cię, nie płacz, Ewa. Ewa. Ewa i Adam muszą wybrać po 2 osoby, które ich zdaniem były dziś najsłabsze. Wziąłem każdego na rozmowę i zapytałem się, jakie 2 osoby nominują. Ale z drugiego systemu. A druga osoba? Ten Grzegorz, bo on już nie chce zostać tutaj. Postawię na Grzegorza z racji tego, że sam o tym mówi otwarcie i nie uważa, żeby był to dla niego problem. Bardzo duży problem będzie miał na pewno Michał. Grzegorz, bo wyleciał z kuchni i nas osłabił. A Carmelo nie załapał karty. Ja mam 3 typy. Wyobraźcie sobie, że Arek mnie nominował. No halo. Moim zdaniem te gliny nie były dopieczone. Dobra, proszę siebie. Makaroni, no i kurczę, Rockman. Grzesiek. I Rockman. No i to są moje 3 typy. Adam nadal się zastanawia. Tymczasem Ewa ma poważny problem z nominacjami. Ale teraz się nie masz, weź się to, że nie chcesz, czy nie chcesz, musisz po prostu... Ale chłop to dobrze rozkminił, bo zrobił to uczciwie, że sami sobie mogą wyznaczyć i nikt nie może mieć do nikogo pretensji. Więc Giga dobrze to potraktował. No i koniec. Rzeczywiście, jak jedna osoba ma pokazać palcem, to ała. Pod uwagę, kto znał najmniej przepisy. Namawiają się, dupki sobie liżą. Co będzie, to będzie. Aldona, dzisiaj moim zdaniem była najsłabsza, więc to by było sprawiedliwe. Ale druga osoba... Sama siebie może skasuje. Czas na nominację minął. Ewa i Adam będą musieli wskazać po 2 osoby, które ich zdaniem powinny opuścić piekielną kuchnię. To był długi i piekielnie nieudany dzień, więc nie przedłużajmy.
Ewa, masz nominowanych? Tak. Poproszę pierwszą osobę. Nominuję Aldonę. Wiedziałam, że będę nominowana, że jestem najstarsza. Podczas dzisiejszego zadania... Nie, no najstarsza, no ona jest w sumie urocza, bo chciała sobie swoją szarlotkę zrobić z dupy zupełnie. Ale no kurczę, no trochę nie wiem, jak ona miała to przetrwać. Dosłownie sobie z dupy zaczęła robić szarlotkę według swojego przepisu, jak serwowali z kartę Amaro. No nie wiem, co ona sobie wyobrażała. Była najsłabsza. Druga osoba i dlaczego? Ciebie. O! Wiem, że dzisiaj dałam totalną plamę. Po prostu musiałam wybrać. Adam, dokonaliście wyboru? Za złą organizację i mierne gotowanie Carmelo? Totalny burdel! A teraz ty chcesz mi minować? Druga osoba i dlaczego? Co? Co on powiedział? To tani burdel, a ty teraz chcesz mnie nominować? Jeszcze raz. To tani burdel, a teraz ty chcesz mnie nominować? Totalny burdel. A, dobra, ma więcej sensu. Dobra, czat. Druga osoba i dlaczego? Za podjęcie się szefowania w kuchni i niepodołanie zadaniu. Łukasz. Nie, ja myślę, że to jest jakaś kpina. Mówię, k***wa, nie ja? Nominowani, zapraszam do mnie. Trzeba być skończonym idiotą, żeby nominować człowieka, który ma większe pojęcie o tym, co i jak robi się w kuchni, niż oni wszyscy razem wzięci. A dlaczego nie Rockmana nie wzięli w końcu? Przecież wszyscy na Rockmana głosowali. Nie czaję. Pinky H wpłacił 10 zł. Gdzie na Pinky? I kłot, nie bierz do siebie i kłot, nie działa. Ja bym się z rok z tego leczyła, dawno nic mnie tak nie wkur. Musiałaby mi bezdomność grozić, żeby wziąć taką robot. Ale w sensie robotę w programie? No wyobrażam sobie, wyobrażam sobie. Przecież kurczę, długo Polski powstał po tym, jak zagraniczny istniał? No bo jak tak, to może się ludzie zdążyli przyzwyczaić też. I znali tą edycję, im się to podobało i nie traktowali tego tak dosłownie. No nie wiem, no wiem, że to jest ekstremalne, co on tam im robi, ale naprawdę ciężko jest mi sobie wyobrazić, że oni poszli nie wiedząc, że ten program będzie dosłownie polegał na tym. Powiedz mi, dlaczego powinnaś zostać w piekielnej kuchni? Ja jestem baba ze Śląska. Prawie eksperyment nie pozbędzie, szef. Naprawdę. Jestem tutaj, aby pokazać szefowi, na co mnie stać. Ja tutaj zostaję i ja tutaj będę. To się okaże. Aldona? Bardzo chciałabym zostać, aby pokazać, że swoim doświadczeniem życiowym... Doświadczenie życiowe masz, ale czy kulinarne? Chciałabym móc mieć taką szansę, żeby udowodnić, żeby nigdy więcej na mnie nie powiedział, że jestem najsłabsza w drużynie. Dziękuję. Jeśli zostanę, a uwierzę w to, że tak, to tak ode mnie dostaną w kość, że dopiero zobaczą, co znaczy piekło. Łukasz, dlaczego powinieneś zostać w programie? Bardzo ciężko pracowałem, by się dostać do piekielnej kuchni. Dzisiaj nie udało mi się zaprezentować moich prawdziwych umiejętności. Obiecuję, że przy kolejnym serwisie pokażę moje 100% i udowodnię, że zasługuję wypracować szefa kuchni. Carmelo? Myślałem, o nikt sobie teraz skończyć. Adam robił tej blin, ale tylko nie, pan szef nie wie, że on robił 4 spróby, które wszystko do kosza. Ja dzisiaj osobiste, żadny produkt bił do kosza. Każdy produkt, który bił do kosza pod moją ręką, to jest dlatego, że ja dostałem po produkt popsuty. Ja z tego miałem pracować. Ale ja osobiste żadne produkt. I to jest ważne. Wow. Przekonałeś mnie. Wracaj. Dziękuję, szef. Nie zostałem. Jest okej. Okay. Monika? Tak, szef? Mam nadzieję, że Monika zostaje. Chcę widzieć zaangażowanie. Tak, no, szef. Wracaj. Starą babę wywali. Dziękuję, szef. To jest, wiecie, to jest 2014 rok, programy rozrywkowe w dużych telewizjach, wszystko to jest aspirujące media, fajna Polska, uśmiechnięci peolacy. Trzeba po prostu rytualnie starą babę wywalić, żeby Polska znów mogła być uśmiechnięta. Ageism. Że wy macie w ogóle czelność powiedzieć ageism o kimkolwiek w momencie, jak przez ostatnie 2 lata każdego jednego dnia słyszę od was, że jestem starym boomerem, dziadem. Nawet sympatycznie, jak chcecie do mnie mówić, nie możecie do mnie powiedzieć przystojny gentleman, tylko mówicie do mnie wujek. Nie macie prawa powiedzieć słowa o ageizmie. Zastanawiam się,
Co jest gorsze? Przerost ambicji? Czy stare baby? Czy brak elementarnej wiedzy? Jeżeli Łukasz odpadnie z programu, to będzie po prostu skandal. Aldona, oddasz bluzę. Tak jest, szef. Łukasz, wracaj na miejsce. Dupa. Beznadzieja, jest porażka totalna. Dziękuję. Szacunek, że podjęłaś walkę, miałaś odwagę przyjść tutaj, zgłosić się do programu i zmierzyć z tym, co tutaj mamy. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Jak mnie kopią, to nigdy nikomu nie daję satysfakcji, żeby jeszcze czerpał rady z mojego upokorzenia i z moich łez. Nigdy tego nie robię. I cieszę się, że wychodzę z tego piekła. Drugi dzień w Hell's Kitchen pokazał, że zaczynają się rysować różnice między tymi, którzy mieli jakąkolwiek styczność z profesjonalną kuchnią i absolutnymi amatorami. Aldona skupiła się na tym, że jest najstarszą uczestniczką programu. Gdyby skupiła się na tym, co ma do zrobienia, nie musiałaby opuszczać dziś Hell's Kitchen. Jak przemyślenia po pierwszym odcinku? No jest wszystko w porządku, jest dobrze. Ja wam powiem, że przez pierwszą myślę, że połowę miałem... trochę mnie to nudzi, nie łapię jeszcze wajbiku, ale druga połowa już była tak, że zacząłem się wkręcać i naprawdę oddało. Nie lecimy z jeszcze jednym odcinkiem, musimy to rozkładać w czasie, tak jak robiliśmy z Momentem Prawdy. Słuchajcie, odpalamy się też na YouTubie i odpalamy odcinek Kłamczucha. I musicie im wytłumaczyć, że zrobili błąd, że nie przyszli na pierwszą połowę streama. Niezła przelotka. No przelotka.